Cześć, jesteśmy już po odcinku specjalnym i wykorzystując tę sytuację, zapraszamy Was na do niego dodatek. Zostaliśmy poproszeni, no w sumie ja bardziej zostałem poproszony, a sąsiad tylko o stanie czy też leżenie za kamerą, bo obecna technologia mu na to pozwala. Odrobienie odcinka o bitwie nad Dołężą. I w sumie dlaczego nie, bo to jest dosyć świeża sprawa. Kiedy zaledwie 24 lata temu świat dowiedział się o niej, pojawiło się zupełnie nowe światło na dotychczas znaną historię tej części Europy. Zapraszamy na film Bitwa nad Dołężą. A dzisiaj w ramach mema dnia mamy kilka memów w klimacie poprzedniego odcinka, nadesłanych od, jeżeli się nie mylę, bo to nie jest takie konto, że imię i nazwisko. Od operatora kamery Seve. Ktoś go jeszcze pamięta? Bardzo. Operował kamerę jeszcze w marcu, potem wyskoczyła kwarantanna i ostatnio operował przy tym odcinku o Słowianach, który miał nam przynieść sławę i chwałę. A gdybym linka do niego nie wrzucił w komentarzu pod tym filmem, który przez jakiś dziwny traf algorytm YouTube'a wypromował na w tej chwili 40 tysięcy wyświetleń, to cały czas gniłby z 200 wyświetleniami. Dobra, to ten. Memy. Tutaj mamy cień niby płaskiej Ziemi rzucony na Księżyc, co jest teoretycznie niemożliwe, bo no, jak Słońce i Księżyc krążą nad dyskiem, no to do takiej sytuacji nie może dojść, nie? Nie. Dalej. Gość wrzuca sobie coś na grupkę Flat Earth Sociality. Tylko coś nie wyszło. Dalej. Mamy takie streamy z kosmosu. Całkiem fajne, parę takich widziałem, wy pewnie też. I w czacie na żywo gość pisze Earth is flat. Ironic. Dalej. Na kulistej Ziemi, noc i dzień, wszystko działa jak należy, ale na płaskiej, no to już nie do końca. Nawet jak ktoś napisze, że w nocy lampka jest zgaszana, no to wtedy na całej Ziemi będzie noc, a nie... No, wiecie o co chodzi. Tak. I na koniec myślę, że tę perełkę już kiedyś widzieliście. The Flat Earth Society has members all around the globe. Człowieku, zastanów się, co ty napisałeś. Towarzystwo Płaskiej Ziemi ma swoich wyznawców na całej kuli ziemskiej. Starczy tego, teraz pytanie od pana Michała. Od dzisiaj w większości odcinków to osobiście pan Michał będzie przedstawiał swoje zagadki, tylko trochę anonimowo. Panie Michale, zapraszamy. Cześć. Pytanie związane z którymś z poprzednich odcinków. Co się stało w Głogowie? A. Przemysława oszukano na 10 zł. O. Na Przemysława napadł kot w hamoku. B. Na Przemysława nasrał ptak. Poprawna odpowiedź na końcu odcinka. Dzięki. Cześć. Miejsce bitwy zostało odkryte w 1996 roku przez niemieckiego poszukiwacza amatora Hansa Dietricha Bogwarta nad rzeką Tollensee we wsi Welzin w północno-wschodnich Niemczech. Niestety do dzisiaj przebadano nie więcej niż 15% pobojowiska, ale to już pozwala nam stwierdzić, że mamy do czynienia z największą tak starą bitwą na tych ziemiach. Znalezione tam szczątki ludzi i koni oraz ozdoby datuje się na XIII wiek przed naszą erą. Bitwa miała rozegrać się pomiędzy 1300 a 1250 rokiem przed Chrystusem, natomiast odkryte w dolinie rzeki kamienne fortyfikacje mogą pochodzić nawet z XV wieku przed Chrystusem. Mniej więcej w tym samym czasie miała miejsce bitwa pod Kadesz Egipcjan z Hetytami i wtedy to w tamtym terenie właśnie działy się najważniejsze historyczne wydarzenia, o których wiemy z przekazów historycznych. Natomiast o bitwie nad Dołężą, czy tam Tollensee, jak kto woli, z przekazów historycznych wiemy mniej więcej tyle, co z Biblii na temat konfiguracji atomowej Polonu. Nic. Zero. Zatem cała wiedza pochodzi tylko i wyłącznie z badań archeologicznych, o których już powiedziałem, że toczą się dosyć mozolnie. Liczbę wojowników biorących udział w tym starciu szacuje się od 2 do 4 tysięcy, z czego zginęła 1/4. No dobra, to kto tam się w końcu bił? Nie możemy jednoznacznie tego powiedzieć. Oczywiście wyznawcy tak zwanej Wielkiej Lechii zaraz się za tę bitwę wzięli i powiedzieli: no patrzcie, przecież to są ewidentnie Słowianie, no co, czego wy jeszcze chcecie szukać, no przecież to jest naoczny dowód. No nie, bo w XIII wieku przed naszą erą na naszych ziemiach mieszkali przedstawiciele kultury łużyckiej, ci z Biskupina, a w szczytowym momencie swojego zasięgu terytorialnego obejmowali również obszar nad Dołężą, gdzie się rozegrała bitwa. Jedyne co można było zrobić, to przebadać DNA znalezionych szczątków i wskazać, kto to naprawdę był. I okazuje się, że był to każdy. Pochodzili ze Skandynawii, Bałkanów, Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Z tego można było wysnuć teorię, że ta bitwa to przykład tej walonej wojny trojańskiej, o której pisał ten walony grecki, jak to się mówi, poeta. Tak, Homerze, o tobie mówię. Owy gość pisał, że wojownicy zbierali się w jedną dużą grupę, przybywając z najróżniejszych regionów.
No to jak nad tą Dołężą się bili wszyscy, no to kto przeciwko komu? W większości byli to zawodowi wojownicy, ponieważ na znalezionych szkieletach były rany powstałe wcześniej niż bitwa, o którą nam chodzi. Paradoksalnie okazało się, że z niziny środkowoeuropejskiej, na której rozegrała się bitwa, pochodziło najmniej ze znalezionych osobników ludzkich. Mniej więcej tyle samo pochodziło ze Skandynawii. Na podstawie badań z pomocą izotopów różnych pierwiastków stwierdzono, że wojownicy pochodzili głównie z Zakarpat, z terenów obecnych Czech oraz trochę bardziej na południe i zachód oraz z Bałkanów. Czyli już wiemy, że no, w sumie to jeszcze nic nie wiemy. Co do znajdowanej tam broni, mimo że neolit się już wtedy dawno skończył, to znaleziono krzemienne groty strzał. Tradycjonaliści? Nie wiem. Jednak znacznie więcej było ozdób i broni wykonanej z brązu, co i tak nie daje nam za wiele, bo trwała epoka brązu i wszyscy tego używali. Jak ktoś głębiej siedzi w temacie, to wie, że typy broni i ozdób różniły się w zależności od regionu, z którego pochodziły. No i znowu niespodzianka, bo znaleziono tam praktycznie wszystkie używane wtedy w Europie typy broni i ozdób. No to jak już koniecznie mamy wiedzieć, kto tam się bił, to powiedzmy, że bili tam się wszyscy. Dobra, to już zostawmy te rozmyślenia, kto się nad Dołężą bił, starczy tego. Z samego przebiegu bitwy można wyróżnić dwie strony, obrońców i najeźdźców. Obrońcy mieli stać na wschodnim brzegu rzeki, a do nich chcieli przez most i być może przeprawę przez rzekę przedostać się najeźdźcy, ale zostało im to uniemożliwione, bo posypał się grad strzał, no i juch. Niektórzy zginęli już będąc w wodzie, bo i takie szczątki znajdowano. Przy czym zaznaczyć należy, że przynajmniej w tym miejscu Dołęża była wtedy płytsza i szersza. Następnie obie strony przeszły sobie trochę w dół rzeki, czyli bardziej w stronę ujścia i zaczęły bez opamiętania napierdzielać się łukami. Widocznie mieli dużo zapasów. Napierdzielali i nawet jak z darciem mordy zaczęli biec do siebie, do ostrzału nie zaprzestali i pewnie parę razy trafili w swoich. Tylko coś nie wyszło, bo albo jedna ze stron zdołała się przeprawić na drugą stronę rzeki, albo wszyscy zaczęli się bić wręcz w wodzie i w tym bagnie przy rzece. Chyba nie do końca było to przemyślane. Ciekawe jest to, że nawet wtedy łucznicy nie zaprzestali do nich strzelać. Nieważne czy to swój czy nie, strzelamy. Z obu stron sypał się grad strzał. Niektórzy mieli już tego serdecznie dosyć i stwierdzili, że walić to oni nie będą się w takich warunkach bić i sobie poszli. I oni też dostali strzałą z jednej bądź z drugiej strony, bo częstym znaleziskiem na tym stanowisku archeologicznym były szkielety leżące w wyraźnej odległości od, że tak się wyrażę, epicentrum z grotami strzał w kościach. Koniec końców bitwa się skończyła i raczej mówi się, że jedna ze stron poniosła kompletną porażkę. No ale kuźwa nie wiadomo kto, z dobrze nam znanych już przyczyn. Ja bym jednak śmiał twierdzić, że wygrali obrońcy, bo w przeciwnym wypadku obserwowalibyśmy być może złupienie osad leżących na wschód od rzeki czy coś takiego. Przy założeniu, że takie w ogóle istniały, bo do tej pory ich nie odkryto. W każdym razie nic nie wskazuje, żeby po całym zajściu odbyły się rytuały z udziałem pozostawionych tam trupów, bo jedyne co się z nimi stało, to ograbiono je i pozostawiono do dyspozycji destruentom. A co ta bitwa miała dać? Po jakiego jucha te dwie armie się tam spotkały? Bez niespodzianek można powiedzieć, że... Nie wiem! Ale przy przebadaniu 15% pobojowiska i kompletnym braku przekazów historycznych nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Może było to jednorazowe zajście mające przesądzić o czymś? Tylko wtedy jaki interes mieliby w tym ludzie z praktycznie całej Europy? Po co oni by się tam fatygowali z samych Bałkanów? No... Nie wiem! Tu byśmy skończyli, ale na internetach znalazłem ciekawy artykuł o jeszcze ciekawszym tytule. 4000 chłopa rąbało się i tłukło maczugami. Tak wyglądała bitwa w epoce brązu. No i z jednej strony wszystko na to wskazuje, ale gdy w ten artykuł się zagłębiłem, dotarłem do wypowiedzi archeologów, również polskich, zajmujących się bitwą nad Dołężą. I okazuje się, że źródła tego tajemniczego jak zniknięcie trzech paczek frytek z mojego zamrażalnika konfliktu można się dopatrywać dużo, dużo dalej. Bez przesady, że przylecieli kosmici z nad Antarktydy, ale z basenu Morza Śródziemnego już jak najbardziej. Nikt się tego nie spodziewał. W XIII wieku przed naszą erą na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego obserwuje się niesamowitą rzecz. Nagle przestaje istnieć duża część tamtejszych ośrodków politycznych. Te wszystkie miasta w państwie w Egipcie i Azji Mniejszej były... nie ma. Słychać to pstryknięcie? Bo nie wiem czy... no, dajcie znać w komentarzach. A ty to tam jak będziesz pstrykał, no to tutaj mam mikrofon. To... Dobra. Podyktowane to było zmianami klimatu, wybuchami wulkanów i suszą, wskutek czego mieszkańcy musieli szukać sobie innego domu. Tamtejsze ludy zaczęły emigrować na północ, nawet na tereny obecnej Francji. Więc? Więc chodzi o to, że nasza część Europy była wtedy, można powiedzieć, zacofana.
nie znamy żadnego ośrodka politycznego na tych ziemiach z tamtego czasu. Ale ludzie z nadmorza Śródziemnego już jak najbardziej taki znali. Bitwa nad Dołężą jest zdecydowanie za dużym konfliktem, żeby mówić o niesnaskach lokalnych plemion. Już sama liczba 4000 jest na to za duża, a co dopiero ich wyposażenie. To była regularna armia, a nie rolnicy broniący swojej ziemi. Śpiewaj z mojej ziemi! Oczywiście, to może być zwykły chronologiczny przypadek, ale czy zawsze, kiedy możemy mówić o przypadku, to musi być przypadek? Ale zaraz, no przecież, co? Pytacie co? No to ja wam powiem co. Poza już stwierdzoną zbyt dużą liczebnością i za dobrym uzbrojeniem, można powiedzieć most. Co k***a most? Przemysław, co ty brałeś? Żelazo brałem i witaminę C. Ale nie o to chodzi. Bo słuchajcie, jedna strona nie chciała pozwolić drugiej na przedostanie się na drugą stronę rzeki. Tak? Tak. Ale dlaczego? Most był zbudowany, A umówmy się, kamienne mosty to nie jest za prosta architektura, szczególnie jak na zacofaną wtedy część Europy. Wychodzi więc na to, że po prostu musiał tam istnieć jakiś ośrodek polityczny, albo po prostu zaczynał istnieć, dosyć jednak potężny, jeśli był zdolny wystawić 2000 chłopa w regularnej armii i nie chciał wpuścić za Dołężę drugiej, równie licznej. Więc dlaczego? Wydaje się to jedynym wyjaśnieniem, nawet jeśli do tej pory nie odkryto żadnego wielkiego organizmu politycznego z tamtego okresu na tych ziemiach. Podsumowując, kiedy rozegrała się bitwa? Nie wiem. A nie, to wiem akurat. Między 1300 a 1250 rokiem przed naszą erą. Kto się bił? Nie wiem. O co się bił? Nie wiem. Kto wygrał? Raczej obrońcy, ale dokładnie... Nie wiem. Po jakiego jucha wojownicy fatygowali się na pole bitwy aż z Bałkanów? Nie wiem. Starczy tylko rozmyślenia. Dziękujemy bardzo za uwagę, prosimy o kliknięcie łapki w górę dla zasięgu i zostawienie suba, bo już teraz zapowiadam special na 1000 subskrypcji, nie pierdzielimy się w tańcu. Dziękujemy za te dotychczasowe 389 dokładnie, przy czym special miał być na 200, no ale to tam no. Jak ktoś jeszcze nie widział speciala, to tutaj macie link. Poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę pana Michała to, zobaczmy fragment nagrania. Nasrał na mnie ptak. A więc poprawna odpowiedź to B. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tamtego filmu, to tutaj znowu macie link. Dziękujemy bardzo, widzimy się w następnym odcinku, już wracamy do normalności. Cześć!